Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Mega niespodziankę sprawili piłkarze z Sokoła Bralin, wygrywając w meczu 22. kolejki rozgrywek grupy drugiej kalickiej klasy A ze Strażakiem Słupia 4-0. Trzeba przyznać, że trener Michał Górecki miał nosa do taktyki meczowej. Pierwsza połowa rozegrana na wysokim pressingu, a w drugiej gra z kontry, co też ułatwiło dwubramkowe prowadzenie Bralina. Po dwóch podaniach grającego trenera Góreckiego, Kamil Wanzek nie dał szans Marcinowi Lorkowi, który i tak był jedną z lepszych postaci w szeregach miejscowych. Kilkakrotnie ratował swój zespół przed kompromitacją. W niektórych sytuacjach był bez szans. W końcowych fragmentach dwukrotnie skapitulował przy strzałach Pawła Narynkiewicza. Bardzo duża motywacja przez trenera. Po ostatnim przegranym 6-0 z Ostrowią musieliśmy dzisiaj wygrać. Wcześniejsze poranne wyniki jeszcze nas bardziej do tego zmotywowały, gdyż strefa spadkowa bardzo się do nas zbliżyła. Nawet Czajków nas przeskoczył. No ale trener i prezes bardzo nas zmotywowali do tego meczu, no i pokazaliśmy charakter. Trenerze, no gratulacje. Świetny mecz w waszym wykonaniu. Wy naprawdę potraficie grać w piłkę. Dlaczego wy się bronicie przed spadkiem? No taki jest sport dziś. W niektórych meczach brakuje szczęścia, w niektórych meczach popełniamy za łatwe błędy i wszystko musi zaskoczyć w odpowiednim momencie. Cały czas jesteśmy w treningu, więc forma tutaj motoryczna jest okej. Także no działamy, trenujemy i mam nadzieję, że z każdym meczem zostało 4 kolejki do końca. W każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty. Trener będzie musiał chyba popracować z napastnikami nad strzelecką formą, co? Oczywiście. Celem jest strzelić jedną bramkę więcej niż przeciwnicy. Dzisiaj strzeliśmy o 4 więcej, także dobrze, że niewykorzystane sytuacje dzisiaj się zdarzyły, a nie przy wyniku 0-0. Sokół Bralin zrobił ważny krok, potrzebny do utrzymania, natomiast gra Strażaka nie napawa optymizmem, zważywszy, że po piętach depcze już im w tabeli Ostrowia druga, której bardzo zależy na wprowadzeniu swojej młodzieży na wyższy szczebel rozgrywek.